Dzień dobry, witam serdecznie z Kościana. Mamy niedzielę, ostatni dzień półfinału Mistrzostw Polski U13. No niestety już parę drużyn pożegnało się z rozgrywkami centralnymi, nie zagrają w finale, ale dziękuję wam chłopcy za wspaniałą grę, za walkę, za serce do gry, za to, że jesteście kibicom, za to, żeście ich kibicowali. Oni mają jeszcze przed sobą wiele, wiele grania. Spotykamy się na kadrach wojewódzkich. No i w przyszłym roku na nieoficjalnych mistrzostwach Polski U14. Na pewno wszystkie drużyny, które były w półfinale, się zakwalifikują i na tych mistrzostwach będą. Ja dzisiaj na początek w okularach, bo jestem zaskoczony trochę wczorajszym dniem, pełnym sensacji, proszę państwa. Co się dzieje tutaj w naszej grupie, w grupie pierwszej. WKK wygrywa swój pierwszy mecz z drużyną, z kim to gra, spojrzę tylko, z WKK pierwszy mecz był Wilki, Zasta, Zielona Góra i tu Wilki miały Szczecin nóż na gardle, musieli to wygrać. Znowu bardzo dobra gra Majcherka, ale Zielona Góra zespołowo bardzo dobrze zagrała, ten mecz wygrała. No i w drugim meczu Obra Kościan trzymała się do przerwy z faworyty WKK Wrocław, jednak po przerwie wrocławianie okazali się lepsi i mamy sytuację taką w grupie, że Michał Rutkowski awansował z WKK już do finału Mistrzostw Polski z pierwszego miejsca, a o drugie premiowane miejsce będzie dzisiaj o godzinie 12 walczył gospodarz Obra Kościan i drużyna Zastar Zielona Góra. Oglądajcie, bądźcie z nami na kanale YouTube PZKOSZ. Będzie można obejrzeć ten mecz. Mecz o awans do wielkiego finału 18. Zobaczymy jak będzie. Niech wygra lepszy, niech wygra koszykówka. Proszę państwa, w grupie drugiej mieliśmy troszkę, mogę powiedzieć, sensacji, bo drużyna z Komorowa przegrywa z Piotrówką Radą, gdzie radzi sobie z nimi w lidze mazowieckiej, a tutaj Piotrówka u siebie postawiła bardzo wysoko poprzeczkę. Zagrali chłopcy rewelacyjnie, pokonali faworyta i to Piotrówka Radom wychodzi z pierwszego miejsca i może cieszyć się już finałami Mistrzostw Polski. Gratuluję drużynie z Radomia, a dzisiaj o awans powalczy w bezpośrednim meczu Śląsk-Wrocław z Komorowym. Tak to wyglądało w tamtej grupie. No niestety drużyna z czwartego miejsca opuści już półfinały. Mamy grupę C, gdzie jest drużyna Astorii Bydgoszcz Spójni. Astoria wygrywa swój mecz i Astoria grała ze gospodarzami, wygrywa 73-50 i Astoria cieszy się już finałami Mistrzostw Polski. Natomiast tutaj jeszcze o drugie miejsce dzisiaj powalczą Spójnia i TKM Włocławek. Spójnia i TKM Włocławek to będzie bezpośredni mecz o awans. Jedna z tych drużyn awansuje do finału Mistrzostw Polski. I będziemy do samego końca czekać. No i mamy ostatnią grupę, co chyba największa sensacja była. Korona Kraków pokonuje niezwyciężony zespół z Warszawy, Akademię Młodych Dzików Warszawa. I tym samym zrobiło się mega ciekawie w tej grupie. Tam jeszcze może być układ trójkowy, tam może być jeszcze różnie, bo wszystko się wydarzyć może. To jest sport młodzieżowy, dziecięcy, koszykówki, który już w półfinałach pokazał, że nie ma pewniaka, nie ma pewniaków do złota, nie ma pewniaków do pudła. To są dzieciaki, dzieciaczki, które mają swoje dobre momenty, złe, mają okresy fantastycznej gry, a coś im nie wychodzi, nie wrzuca. Co będzie, to będzie. Wiemy na pewno, że finały odbędą się na Mazowszu. No i oglądajcie, tym, co się nie udało awansować, dziękujemy za półfinały, dziękujemy za ćwierćfinały, za walkę.
a z najlepszą ósemką spotykamy się na Mazowszu i będziemy się bić o U13. Tylko ja zawsze mówię, tych najmłodszych kategorii nie traktujcie jak Mistrzostwa Świata, jak nie wiadomo jaką wielką imprezę. To jest dopiero początek waszej kariery sportowej. Może już was będzie obserwował trener kadry Polski. Ja nie mogę zdradzić, kto jest, bo nie wiem, ale słuchy mnie różne dochodzą. Nie powiem, kto jest. Może się trener kadry Polski już pokazać, bo w tamtym roku trener Mazur pokazał się na finale rocznika U13. W tym roku może się też trener pokazać. To zaczynacie walczyć o swoje miejsce w kadrze wojewódzkiej, w kadrze Polski. Zaczynacie kreować swoje nazwisko, pokazywać się z dobrej strony i pracować na siebie, przede wszystkim na siebie, żeby w przyszłości grać w basket, zarabiać i cieszyć się koszykówką. To tyle. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Niech wygrają lepsi. Do zobaczenia w finale. Zimi. Pozdrawiam.